Dzień dobry. Przedstawię Wam dzisiaj krótki filmik instruktażowy. Ski trike, trzy narty z wiązaniami przestrzennymi, kierownica, trzy narty, dwie platformy, na których stawiamy stopy. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Zawsze trzymamy kierownicę w ten sposób. W każdych warunkach. Jeżeli jesteśmy na wyciągu, czy przychodzimy przed wyciągiem, to stajemy między platformami. Kolejnym elementem bezpieczeństwa jest smycz, którą zakładamy na dowolną rękę zawsze przed każdą jazdą. Pamiętajcie, że jeżeli jedziemy na orczyku i jesteście początkującymi, to zalecamy zdjęcie tej smyczy, żebyście mieli swobodne ręce podczas jazdy na orczyku. Na krzesełku zapinamy, żeby było bezpieczeństwo, żeby trajk był cały czas zapięty. Jazdę rozpoczynamy od postawienia rąk na kierownicy z boku i na początku ustawcie swoje stopy na środku na platformach. W ten sposób. Ważną rzeczą jest zachowanie sylwetki podczas jazdy. Proszę zobaczcie, jak ja stoję. Mam prostą sylwetkę i ciężar ciała opieram na kierownicy, obciążając wewnętrzną rękę. Widzicie? Wewnętrzną rękę obciążam. Jeszcze raz to pokażę. Wewnętrzna ręka, czyli do stoku. Tu jest spadek stoku, więc obciążamy wewnętrzną rękę i proszę zobaczyć, gdzie mam biodra. Cały czas podczas początkowej fazy nauki jazdy mamy biodra przy kierownicy, blisko przy kierownicy. Czyli jeszcze raz, stajemy, stawiamy pierwszą stopę na dolną nartę, na środku swobodnie na platformach, stajemy na drugiej platformie i pochylamy się do przodu, obciążając wewnętrzną rękę. Ja to w tej chwili akcentuję, proszę zobaczyć. Jazdę najlepiej rozpocząć na lekko nachylonym stoku. Przestawiamy trajka w poprzek stoku i będziemy ten stok trawersowali. Proszę zobaczyć, spadek jest z tamtej strony. Więc najpierw stawiamy dolną nartę. Tak, pochylamy trajka tak, żeby nam się nie ześlizgiwał ani nie zjeżdżał. Czyli stawiamy dolną nartę, stawiamy drugą nogę. Proszę zobaczyć, obciążając wewnętrzną rękę, mam kontrolę nad sprzętem. I co robimy? Lekko pochylamy się do przodu i proszę zobaczyć, sprzęt nam odjeżdża. I podjeżdżamy pod stoł. Przestawiamy trajka. Znowu stawiamy dolną nartę. Obciążamy dolną nartę. Biodra przy kierownicy, proszę zobaczyć. Wewnętrzna ręka, obciążamy. Pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy. Kierownica nie służy do skręcania. Nie skręcamy kierownicą. Inicjację skrętu, pochylenia robimy balansem i pochyleniem kierownicy do stoku. Czyli jeżeli będziemy chcieli zakręcić, proszę zobaczyć. Czyli jedziemy sobie do stoku, pochylamy kierownicę, trajk sam skręci. Pochylamy kierownicę, trajk sam skręci. Jak widzieliście, swobodnie sobie zeskoczyłem ze sprzętu, bo wielką zaletą trajka jest to, że mamy zawsze wygodne, zimowe, tak jak ja, nam najlepiej pasują buty. Mogą być trekkingowe, dzisiaj jest akurat minus 13 stopni, więc mam ciepłe, wygodne buty z protektorem i to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy się po prostu komfortowo podczas jazdy czuli. Czyli powtórzę jeszcze raz. Obciążamy wewnętrzną rękę, pochylamy trajka do stoku, kładziemy dolną nartę, stawiamy drugą stopę na drugiej narcie, czyli na platformie i w tej chwili mamy kontrolę. Zaczynamy jazdę, skręty od pochylenia kierownicy do stoku. Proszę zobaczyć, pochylę do stoku i sprzęt nie odjedzie. Ruszę. Pochylam do stoku.
hamowanie. Ja bym nawet powiedział, że to jest najważniejszy element, który jest czynnikiem bezpieczeństwa i kontroli naszej jazdy. Na czym hamowanie polega? Hamowanie polega na tym, że pochylamy kierownicę, zaczynamy hamowanie od kierownicy i akcentujemy naszą siłę na dolną nartę. Ja to zaraz pokażę, jak to wygląda. Zrobię hamowanie na prawą nogę. Proszę zobaczyć, jadę, pochylam kierownicę i zatrzymałem trajka. A teraz zademonstruję hamowanie na lewą nogę. Czyli zaczynamy od ruchu kierownicą, hop! To jest bardzo proste. A teraz pokażę hamowanie na lewą nogę. Kierownica. Proszę, i stoimy. Bardzo ładnie. Posłuchajcie. Jeżeli się bawicie na stoku, już macie pierwszy etap jazdy za sobą i dojeżdżacie, trafia wam się w ośrodku narciarskim bardzo stroma trasa. Nasza rada jest następująca. Normalna jazda, mamy stopy na środku. Jeżeli chcemy dość szybko na fajnych stokach pojeździć mocno skrętami, można sobie przesunąć stopy do tyłu. Ale jeżeli chcecie bezpiecznie każdą, nawet mega stromą, czarną trasę pokonać krótkimi, fajnymi skrętami, tak zwanym śmigiem, zalecam stawianie stóp z przodu. Wtedy mamy bardzo łatwo na każdej stromej ściance jeździć krótkim ślizgiem, skrętem, śmigiem. I dzięki temu mamy pełną kontrolę podczas pokonywania takich trudnych, niebezpiecznych tras. Zalecamy to. Normalna jazda możemy mieć na środku, pamiętając, że biodra przy kierownicy obciążamy wewnętrzną rękę, a jak chcemy mieć fan carving, mocne skręty, pochylania się do stoku, pływanie długim skrętem w poprzek szerokich tras narciarskich, można sobie postawić stopy do tyłu. Wtedy sobie fajnie, miękko na nogach jeździmy. Jeżeli jedziemy długimi skrętami, można mieć pozycję lekko ugięte nogi, bo wtedy mamy pracę nóg i sobie wyciągamy zewnętrzną nartę i daje nam to niesamowitą przyjemność. Pamiętajcie, naukę jazdy rozpoczynamy od rozłożenia trajka, zapięcia smyczy, jeździmy w poprzek stoku długimi trawersami, łączymy skręty w krótkie skręty. Następnym elementem jest nauka hamowania i jesteśmy mistrzami na białym i możemy śmiało rywalizować nawet z bardzo dobrymi narciarzami. Także słuchajcie, super, mamy zimę, bawimy się, to ja jadę. Wszystkiego dobrego. Czerwona trasa, jakby ktoś się pytał. Delikatnie się bawimy.
proszę zobaczyć, zaczynają skręt od kierownicy. Kierownica robi balans do stoku, przecinamy linię stoku i możemy zakrawędziować. Teraz dłuższe skręty, bo mamy wypłaszczenie. Dziewczyna z chłopakiem i piękny zjazd na czerwonej trasie. Teraz jest ścianka. Hop. Proszę zobaczyć, dziewczyna stoi na przodzie platform, a chłopak z tyłu na środku. I pokonaliśmy sobie ściankę. No to idziemy na zasłużoną kawkę. Minus 15 było u góry. Dobre. Dobre było. Jana.